Dość niespodziewany finał miała zwołana przez prezydenta Ludomira Hanzla sesja naukowo-obywatelska. Tuż przed godziną 14 prowadząca spotkanie wiceprezydent Magdalena Majka podziękowała zgromadzonym za udział. Powodem były przygotowania do zaplanowanej tego samego dnia sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo wszystkim za zadane pytania i za zadane odpowiedzi. Bardzo chciałabym kontynuować dalszą sesję pytań i odpowiedzi. Niestety, proszę Państwa, intencją pana prezydenta było, aby to sesja Rady Miasta odbyła się tutaj na sali i aby była możliwość kontynuowania tej dyskusji w taki sposób, jak ona teraz się odbywa. Na sali obrad pojawiła się przewodnicząca Iwona Mularczyk, przekonując, że sesja Rady Miasta zwołana została jeszcze końcem lutego i wszyscy zainteresowani zostali o tym fakcie poinformowani. Sesja będzie miała charakter zdalny, dodała przewodnicząca, i będą w niej brać udział również zaproszeni przez ratusz eksperci. Mam nadzieję, i teraz również o to proszę, że spokojnie, merytorycznie ta dyskusja dzisiaj będzie miała miejsce. Więc mamy 15 minut. Ja rozumiem, że pan prezydent zrobił spotkanie o 11, gdy sesja była już zwołana, więc ja już sesji nie przesunę, nie zmienię. Takie zakończenie spotkania wywołało wśród obecnych na sali spore zamieszanie. Oburzenia nie krył też Zbigniew Konieczek, prezes Newagu, firmy, która planuje w mieście budowę spalarni. Szanowni Państwo, moje zarobki nie są tajemnicą. Wiecie, że jestem jednym z większych podatników w Nowym Sączu. I dzisiaj, chcąc uczestniczyć w ich jednym spotkaniu, w tej chwili słyszę o drugim, czuję się potraktowany jak ktoś, kto nie powinien w ogóle być. Co my w ogóle robimy? Mówimy w tej chwili o Nowym Sączu, o wielkim problemie, który nas za chwilę spotka, że będziemy mieli problem z odpadami. Ja wcale nic nie muszę tutaj robić. Wierzcie mi. Spotkanie w sprawie spalarni szybko zamieniło się w polityczną przepychankę. Powrócił temat organizowania zdalnych sesji i niedopuszczanie do porządku obrad wniosku o odwołanie przewodniczącej. Prosimy się o sesję stacjonarną. Między innymi jest wniosek o odwołanie pani przewodniczącej. Z premedytacją przez pół roku nie możemy się zebrać, żeby zagłosować w sprawie, w której podpisało się większość radnych. I to wszystko, co się dzieje, to są preteksty. Te wszystkie zdalne sesje, spotkania są pretekstami do tego, żebyśmy po prostu normalnie jako Rada Miasta nie mogli podejmować decyzji. To jest po prostu nie do przyjęcia w wolnym, demokratycznym państwie. Tyle w tej sprawie. Temat budowy w Nowym Sączu spalarni odpadów był kontynuowany w trakcie sesji Rady Miasta, która rozpoczęła się z blisko 45-minutowym opóźnieniem.